Paweł Prochowski, Wrąba TV. Za oknami zima w pełni, jednak nie przeszkadza ona rozgrywkom Wrąba. W ósmej kolejce 32 sezonu w grupie C drugiej ligi Goliszek Podłogi zmierzy się z Eilert Legnica. O przygotowaniach zespołu Goliszek Podłogi do tego spotkania opowie kapitan Grzegorz Szyszka. Goliszek Podłogi powoli staje się czarnym koniem drugiej ligi 32 sezonu. Po czterech meczach ma na swoim koncie komplet czterech zwycięstw i pewnie przewodzi w tabeli grupy C drugiej ligi. Najbliższy rywal, Beniaminek drugiej ligi z Legnicy. Coś wiecie o tym rywalu? No tak, wiemy. Na pewno dobrze zbierają, to jest raz. Na pewno grają szybką koszykówkę, to jest dwa. No i jak do każdego rywala, no nie przygotowujemy się pod względem tego akurat rywala albo tamtego. Mamy silnych zawodników, dobrze zbierających zawodników. Błędy do tej pory, które popełnialiśmy, to jak oni wszyscy siedzą na ławce, to jest wtedy źle. Wtedy mamy problem. A tak uważam, że mamy dobrych zawodników podkoszowych. Strefa, to nie jest do końca taka strefa. Znaczy, jest to strefa, ale trochę innowacyjna. Nie mogę wytłumaczyć, jak ona przebiega i jak wygląda. Żeby nie było łatwiej dla rywali. No właśnie. Ale nie boicie się tego, że traficie na zespół, który będzie trafiał za 3 punkty i tym zostaniecie pokonani? Nie boimy się tego, ponieważ jesteśmy również przygotowani na obronę każdy swego. Naszym celem jest wyjście z grupy z kompletem zwycięstw. Na pewno to jest taki no jakby cel połowiczny, no później najważniejsze i tak są playoffy. To jakby nie ma znaczenia, ale zawsze by było fajnie zakończyć 7-0. Sponsorem drużyny jest wrocławska firma Goliszek Centrum Podłogi. Producent i dystrybutor naturalnych podłóg drewnianych. Lider w sprzedaży pokryć podłogowych. Więcej informacji www.goliszek.pl. W drugim meczu grupy C drugiej ligi Wrogeo zagra z IBC Frigo. Zaprosiłem do studia Bartosza Jakubowskiego, skrzydłowego Wrogeo. Koszykarze Wrogeo wygrali 2 z 3 spotkań w 32 edycji. Ich forma rośnie z meczu na mecz i mogą okazać się groźnym rywalem w walce o awans do pierwszej ligi. Jak ocenisz wasz ostatni mecz, wygrany po niesamowitej Pogoni? No ciężko tutaj mówić, bo zwycięzców się nie sądzi. Aczkolwiek mecz nie przebiegał po naszej myśli od początku. Już po połowie 20 punktami przegrywaliśmy. Nic nam nie wychodziło, nie graliśmy swoich zagrywek. W drugiej połowie rywale chyba troszkę opadli z sił. My zaczęliśmy nakręcać tempo kontrami. Grześ Łosada, który chyba naciągał się tajfunu, biegał od kosza do kosza. No i jakoś udało się dociągnąć i wygrać ten mecz. Aczkolwiek no nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Piotr Kuczak, nasz trener, powtarza nam, że lepiej zrobić 2 kroki do przodu i rzucić z pewniejszej pozycji, niż rzucać z linii za 3 punkty, która już teraz została jeszcze dalej przesunięta. Wiadomo, w amatorskiej koszykówce nie ma jakichś super strzelców, co pokazują statystyki Wrąba w tym sezonie. Także staramy się rzucać z bliższej odległości. Sponsorem drużyny jest wrocławska firma geodezyjno-kartograficzna Wrogeo, świadcząca usługi geodezyjne, fotogrametrii, miernictwa górniczego, pomiarów satelitarnych, geoinformatyki, aerofotografii. www.wrogeo.pl. Najbliższy rywal IBC Frigo. Coś wiecie o tym zespole? Jest to dosyć doświadczony zespół. Już gra chyba od kilkunastu edycji w Lidze Wrąba, także na pewno nie zlekceważymy go. Postaramy się grać swoje. My nigdy nie przygotowujemy się pod jakieś konkretne drużyny, pod konkretnego zawodnika. Staramy się grać to, co ustalimy sobie na treningach przed meczem.